Siemano, witajcie w nowym odcinku. Nie tak dawno obchodziliśmy Dzień Dziecka. Możecie powiedzieć, że o, przecież nie jesteście już dziećmi, ale nie oszukujmy się, każdy z nas obchodzi to święto tak długo, jak się da. Dlatego z tej okazji chcieliśmy wam powiedzieć, że czasami nawet będąc dorosłą osobą, warto spojrzeć na świat oczami dziecka. Dzisiaj o tej perspektywie porozmawiamy. Zapowiada się naprawdę ciekawie, więc po prostu zaczynamy! Jest z nami, kochani, dzisiaj Jacek i będziemy rozmawiali o tym, co przeżył Jacek od początku swego życia. Trafił do domu dziecka, ale to nie przeszkodziło mu w tym, żeby dzisiaj być szczęśliwym mężem i ojcem. Tak, amen. Amen. Yeah. Dzień. Wiesz, Pax, za co lubię media społecznościowe? No pewnie za to, że możesz sobie pooglądać śmieszne pieski i kotki, albo że możesz obczaić co u znajomych. No to też, ale teraz bardzo podoba mi się to, że scrollując Insta albo TikToka możemy się po prostu wiele nauczyć. No obczaj na przykład ten profil, uczy jak ratować życie. A cisnak latę znam i wy też powinniście poznać. 98, 99, 100. Cisnąć klatę można w taki sposób, ale też można robić to dla drugiego człowieka. Oni cisną klatę, bo wiedzą, że to może komuś uratować życie. Pięć ucisków tutaj w brzuch. Od 2018 roku ciśniemy klatę. Jak to powstało? Najpierw był kolega Janek, który no, kilka razy udzielał pierwszej pomocy w różnych sytuacjach i raz był świadkiem takiej sytuacji, gdzie rowerzysta wywrócił się na jezdni, miał nagłe zatrzymanie krążenia, nikt mu nie pomógł, ludzie dookoła go otaczali, to było gdzieś w centrum Poznania. Janek udzielił mu pierwszej pomocy, ten człowiek, pan Paweł, przeżył i do dzisiaj z Jankiem ma kontakt. No i Janek potem z grupą znajomych ruszyli kampanię w social mediach. Zasadniczo chcemy, aby Polacy wiedzieli, jak udzielać pierwszej pomocy, jak uratować drugiemu człowiekowi życie. Prowadzimy szkolenia w szkołach, w przedszkolach, pojawiamy się na eventach, wydarzeniach plenerowych. Co nas połączyło? Myślę, że gdzieś tam pasja do udzielania pierwszej pomocy. Niektórzy z nas są ratownikami medycznymi, niektórzy studiują pielęgniarstwo, czyli są po studiach pielęgniarstwa, inni w większości mają uprawnienia ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Niektórzy na przykład studiują prawo, na przykład właśnie wspomniany Janek, ale to jest bardzo, bardzo fajna mieszanka doświadczenia, która przydaje się przy realizacji projektów. Dzisiaj jesteśmy na zawodach Polskiego Czerwonego Krzyża. Wygląda jak dobra gra, a tak naprawdę to pierwsza pomoc za pomocą technologii VR, czyli wirtualna rzeczywistość. Jak to możliwe, że do pierwszej pomocy do nauki wykorzystujecie takie super sprzęty? No, gdzieś z zespołem naszym stwierdziliśmy, że może warto wejść, spróbować wykorzystać jakąś nową technologię, wirtualną rzeczywistość, bo to sprawia, że uczestnik szkolenia wirtualnej rzeczywistości jest bardziej zbliżony poprzez wykonywane czynności do tego, co może wydarzyć się naprawdę. Może bardziej przyzwyczaić się do tej takiej sytuacji, również sytuacji stresującej, no bo prawdziwe udzielanie pierwszej pomocy gdzieś na ulicy będzie sytuacją stresującą, więc w ten sposób chcemy lepiej przygotować uczestników szkoleń do życia. Tak. Czyli co zobaczymy w tych okularach? Rzeczywiście będzie ulica, będzie jakiś wypadek, będzie coś się działo? Tak. Na początku zaczniemy w bazie ratownika, przygotujemy się, założymy rękawiczki, wyjdziemy na ulicę, gdzie będzie poszkodowana leżała na ulicy po wypadku rowerowym i będziemy musieli sprawdzić jej stan, będziemy musieli udzielić jej, wezwać pogotowie, udzielić jej pierwszej pomocy. Wykorzystujecie też TikToka, jeżeli to możemy nazwać nową technologią, ale tam też w bardzo fajny i praktyczny sposób pokazujecie pierwszą pomoc po prostu. Zuza, nasz pies mdleje, co robimy? Najpierw sprawdźmy, czy ma zatrzymaną akcję serca. Dobra. Ja mu udrożnię drogi oddechowe. Okej, okay. Ja sprawdzam język. Oddech. Słuchaj, nie oddycha. Nie oddycha? No. Kurczę, to zacznij uciskać w tym miejscu, złóż okay. ręce, tak jak do człowieka. Trochę bardziej w stronę łokcia. Dobra. 30 razy. Dobra. 3, 4. 29, 30. Oddycha. Słuchaj. Mamy to. Słuchaj, nigdy bym nie pomyślał, żeby uczyć się pierwszej pomocy dla zwierząt. Skąd ten pomysł?
No w zasadzie z tego, że od kilku lat pracujemy w Cisne Klatę jako projekt dla pomocy, dla pierwszej pomocy dla ludzi, a ja osobiście jestem studentką weterynarii. No i tak trochę wyszło naturalnie, żeby połączyć ten pomysł i faktycznie... I cisnąć też klatę zwierząt. Dokładnie. No i tak naprawdę potrzeba wyszła bardzo naturalnie po obserwacjach też naszych w klinice, jak gdzieś tam właściciele reagują, jak sobie radzą w takich sytuacjach kryzysowych, a raczej jak sobie nie radzą. Jestem człowiekiem trochę celu i czynu i praca weterynarza byłaby o wiele prostsza, gdyby był ten jeszcze przedmedyczny aspekt, gdy zwiększamy szanse na przeżycie psa czy innego zwierzaka, także chciałabym częściej widzieć radosnego, wychodzącego psa z gabinetu niż tego, który nie daje rady od nas wyjść. Przygotowujesz przyszłość, żeby tak. Jako weterynarz mieć mniej przygotowuję, pracy. Przygotowuję swoich właścicieli, żeby mogli się czuć bardziej świadomi. Ważne dla mnie osobiście jest to, żeby pracować z jakimś sensem, celem, robiąc coś wartościowego i to jest coś, co mnie napędza. Pamiętam, że kiedy byłam mała, to pod moim balkonem regularnie co wakacje rozstawiał się cyrk, a ja nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć te wszystkie akrobacje, no i sztuczki. No i dzisiaj mamy niesamowitą okazję, żeby to zrobić, bo na naszej kanapie siedzi osoba, która cyrkiem zajmuje się na co dzień. Z nami Piotr Krawczyk, cyrkowiec. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. No właśnie, cyrkowiec? Bo jak zanim zaczęliśmy nagrania, to się troszkę skrzywiłeś, że... Bo cyrk to jest jakiś taki mój ideał, do którego dążę, ale ja nie występuję na co dzień w cyrku, więc jeszcze ciężko powiedzieć, że jestem cyrkowcem. Aha. Ale zajmuję się faktycznie cyrkowymi sztukami na co dzień, tak jak powiedziałeś. Kuglarz, żongler. Jak zaczęła się twoja przygoda tak, z cyrkiem? Tutaj mogę dumny powiedzieć, że w klubie 303, na osiedlu dywizjonu 303, to jest taki klub młodzieżowo-środowiskowy, do którego chodziliśmy z braćmi jako dzieciaki. Od najmłodszych lat, na zasadzie układanie puzzli, jakiś ping-pong, jakaś darmowa świetlica, kafejka internetowa. No, taki, nie wiem, czy świetlica, młodzieżowy dom kultury, no coś okay, w tym stylu. No. Akcja lato, jak dzieciaki zostają w mieście, nie mają rodzice kasy na super ferie czy wakacje, to można iść na basen, jakieś takie zabawy. Mhm. I przyszła tam pani, została zatrudniona taka nowa dziewczyna, młoda po studiach, więc jeszcze ambitna, chciała coś fajnego zrobić. I jeszcze zorganizowała. Miała świeżość. Dokładnie. I zorganizowała na właśnie warsztaty cyrkowe. Nie to, żeby się zajmowała tematem, ale znała jakiegoś gościa, który coś żonglował, no i pomyślała, o, zrobimy dzieciakom fajne zajęcia, zaprosiła go, no i w sumie tak poszło. Czy w tej pracy trzeba mieć dystans do siebie? Czy wiesz, na przykład musisz się potrafić śmiać z siebie? Znaczy akurat ja mam bardzo duży dystans i uwielbiam się śmiać z siebie, więc mi się to bardzo przydaje do tej pracy. Ale to też zależy właśnie na co tej pracy, bo ta praca to jest tak szeroko rozumiana. Mhm. Są ludzie, którzy jeżdżą po przedszkolach i robią warsztaty i to jest wszystko. Są tacy, którzy jeżdżą po, nie wiem, spektaklach, po teatrach, robią spektakle i tyle. Nie mają tak naprawdę do czynienia z człowiekiem, bo występują tylko na dyskach. Tak? Mhm. I jakby, więc to jest to tak obszerne. Są ludzie, którzy prowadzą warsztaty. Ja robię wszystkiego po trochu, więc i właśnie występuję przed ludźmi małymi, przed szkolakami, sami prowadzę warsztaty, występuję na deskach, no wszystko, więc mi bardzo się to przydaje. Mhm. A jeśli chodzi o to, co tobie daje żonglerka, żonglowanie, występowanie przed ludźmi, tylko satysfakcja? Znowu skomplikowane. Ja generalnie uwielbiam wykorzystywać moją pasję do tego, żeby było z tego coś więcej. Czyli nie tylko dla siebie, to nie jest tak, że ja żongluję, żeby się rozwijać, nie jest tylko po to, żeby dać też uśmiech, chociaż to jest między innymi, ale wykorzystuję też na przykład cyrk właśnie w profilaktyce, w resocjalizacji, ja jestem po studiach pedagogicznych, więc zdarzało mi się pracować na ulicy z dzieciakami, bardzo trudną młodzieżą, zdarzało mi się pracować w placówce interwencyjno-opiekuńczowych oczy dla dziewczyn, zdarzało mi się pracować, nie wiem, właśnie po szkołach jako profilaktyk, ewangelizować też po prostu we wspólnocie, w której byłem, właśnie też przez cyrk, więc daje mi to ogromny rozwój, ogromną satysfakcję, też jakieś moje różne potrzeby wypełnia, na przykład tego, żeby być w centrum uwagi. To mogę robić teraz w dobry sposób, bo kiedyś szukałem innych ścieżek do tego, ale no ogromny temat. Ja jednak na koniec poproszę jedną sztuczkę. Coś mam tak? No tak. Nie wiem, no coś musisz nam tutaj... Mieszki, maszugi, coś wiesz. Zachęcić. No, szybki balans talerzykiem cyrkowym. O. Na nosie. Będzie to widać? O ja. Mamy nadzieję, że będzie widać. To też... O. No. No i proszę bardzo, i się możemy elegancko czuć teraz. Jak foka. Jak...
chciałbym zginąć od tego. Ale właśnie to też jest fajne, nie? Że jak czasami nie wyjdzie... To super. Ale daje wam to więcej przyjemności, radości i uśmiechu. Piotrek, dzięki bardzo, że przyjechałeś do nas. Dzięki za twój uśmiech, za twoją energię. No i... Że możemy poczuć się jak dzieci. No i możemy się poczuć jak dzieci. Tak, no. Dzięki. Ja dziękuję za zaproszenie. Cześć. Muzyka i teksty piosenek są silnie związane z naszymi emocjami i doświadczeniami. Dlatego, kiedy słyszymy piosenkę, którą poznaliśmy w dzieciństwie, oddajemy się fali nostalgii i na chwilę czujemy się tak jak wtedy, kiedy wszystko było prostsze. Dlatego dzisiaj cofniemy się do pierwszej dekady XXI wieku i przypomnimy sobie utwory, które nam wtedy towarzyszyły. Rolling in the Deep, Adele, to jedna z najbardziej znanych i cenionych piosenek brytyjskiej wokalistki. Utwór ten został wydany w 2010 roku i stał się wielkim przebojem na całym świecie, przenosząc artystce 3 nagrody Grammy w kategoriach Nagranie Roku, Piosenka Roku i Teledysk Roku. Mocne partie wokalne Adele podkreślają tekst mówiący o tym, jak zebrać się w sobie i z impetem zakończyć toksyczny związek. Adele śpiewa o tym, jak zebrać się i stanąć na nogi, wyraża determinację i siłę, by przetrwać ten trudny czas. Wysłuchaliśmy fragmentu piosenki Cicho, którą Ewa Farna wygrała w 2009 roku Festiwal w Opolu. Co ciekawe, ta piosenka, jak i cały album, z którego pochodzi, święciła sukcesy już 2 lata wcześniej, tylko że w Czechach. Tak, pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ewa Farna zaczynała swoją karierę u naszych południowych sąsiadów. Płyta Ticho ukazała się tam w 2007 roku i sprzedała się w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy, zdobywając tytuł platynowej płyty. 2 lata później powstała polska wersja tej płyty, przebijając sukces poprzedniczki, okrywając się podwójną platyną. W ramach ciekawostki posłuchajmy fragmentu tej oryginalnej czeskiej wersji. Na zakończenie piosenka, której nie da się nie znać. Umbrella opowiada o chęci ochrony i wsparcia dla ukochanej osoby, niezależnie od tego, co przynosi życie. Rihanna śpiewa, że będzie zawsze obok swojego partnera, aby go wesprzeć i chronić przed wszelkimi trudnościami. Kończąc już tego vibesa, mam nadzieję, że któreś z tych piosenek towarzyszyły wam w dzieciństwie i powrót do nich przypomniał wam te bardziej beztroskie czasy. Jacek, który jest dzisiaj z nami, swoje wczesne dzieciństwo spędził w domu dziecka i jak sam mówi, to nie był dla niego radosny czas. Dzisiaj jest szczęśliwym mężem i ojcem, a z nami Jacek Piotrowicz siedzi na kanapie i będzie odpowiadał na to pytanie, jak to się stało, że właśnie jest szczęśliwym mężem i ojcem. Cześć Jacek! Cześć, witaj, dzień dobry. Witajcie kochani. To powiedz, jak to się stało? Dlaczego trafiłeś do domu dziecka? Nikt mnie o zdanie nie pytał, po prostu rodzice byli w trudnej sytuacji, oboje. Choroba, alkohol, jakieś różne inne przeciwności i po prostu sąd zdecydował, że prawa rodzicielskie zostały im odebrane, więc każde kolejne dzieciątko, które się rodziło, a jest nas 8, było zabierane. Dopiero 2 najmłodszych ostatnich, Krzysiek i Darek, zostali
razem z rodzicami, to jeszcze przy pomocy dziadków. Trafiłeś do domu dziecka od razu, po narodzinach, tak? Tak, 3 miesiące po narodzinach jeszcze leżałem w szpitalu, coś tam musiało się dziać, skoro 3 miesiące to trwało, a później od razu do domu dziecka. Także już samo to, czyli brak tego napompowania miłością, akceptacją, tym, że jestem dzieckiem takim ukochanym przez, wiecie, to z czym większość ludzi się rodzi i po prostu to ma. To ja tego nie miałem. A później jeszcze dodatkowe właśnie traumy, szczególnie w tym domu dziecka dla starszych dzieciaków, kiedy na przykład w niedzielę rodzice mogli przyjeżdżać i odwiedzać swoje dzieciaki, zabierać je na spacery. I była taka scena, kiedy wszystkie dzieci zostały zabrane przez rodziców, a ja jeden zostałem tam w tym pokoiku i na takiej czerwonej PRL-owskiej kanapie po prostu waliłem głową w tą kanapę i wrzeszczałem głośno, dlaczego mnie nikt nie kocha, dlaczego nikt mnie nie kocha, dlaczego nikt mnie nie chce, nie? To była jedna taka scena, którą pamiętam. Druga scena była taka, teraz już się chyba to nie zdarza, bo pary, które się przygotowują do adopcji czy do bycia rodziną zastępczą, to już przechodzą szkolenia, kursy psychologiczne, jakieś tam. No, to bardzo często długotrwały proces. No. Długotrwały proces i to nie jest takie hop-siup. Kiedyś było to trochę szybsze, prostsze i było coś takiego, że można było wypożyczyć dziecko, żeby zobaczyć, czy mi się to podoba, czy nie. I ja właśnie zostałem tak wypożyczony. No oczywiście nie wiedząc o tym, ja byłem przekonany, że już będę miał rodziców, że już będę miał dom i pamiętam tą scenę, jak jeździłem takim blaszanym samochodzikiem na pedały po podwórku, stał ten dom właśnie z takim dachem, drzewo duże rosło, ja pod tym drzewem pedałowałem, szczęśliwy, że wreszcie mam dom, że wreszcie będę miał rodziców, rodzinę i wieczorem zostałem odwieziony z powrotem do domu dziecka, tak jak zużyty sprzęt, jak jakiś po prostu niepotrzebny. Nie spodobałeś mi się, nie? Ale w pewnym momencie trafiłeś do rodziny. Rzeczywiście zdecydowali się wziąć nas dwójkę. Chcieli jedno wziąć, ale jak się dowiedzieli, że jesteśmy braćmi, to podjęli szybko decyzję, że biorą dwójkę. I no, robili co mogli, żeby nam przychylić nieba i nas po prostu przyjąć do rodziny. Dali nam nazwisko. Zawsze mówili mój synu, moje dziecko, przytulali, głaskali, mama śpiewała piosenki, no bo starali się po prostu nam oddać to, czego nie mieliśmy. I kiedy był właśnie ten moment, że ty stwierdziłeś, że nie, jednak szukasz czegoś więcej, chcesz jeszcze więcej, bo ciągle czujesz tą pustkę. Kiedy był przełomowy moment? Już na studiach, na takich rekolekcjach trzydniowych, który się wtedy nazywał Kurs Filip, dzisiaj się nazywa Nowe Życie. I był taki moment właśnie oddania życia Jezusowi. Każdy mógł podejść, podnieść Święty Sakrament, położyć swoją rękę i oddać życie. Prosta sprawa. I kiedy przyszła moja kolej, ja miałem zrobić te parę kroków do Jezusa. Zobaczyłem Go, ale nie tak oczami fizycznie, tylko zobaczyłem Go tak jakby w sercu. To było takie właśnie, że Ty jesteś mój, właśnie to, czego mi brakowało, że całą tą miłość, którą mam, wlewam w Ciebie. Słuchajcie, mi wtedy takie szczęście po prostu, to jakby ktoś w pusty balon po prostu nagle napompował całą masę powietrza. Ja się czułem taki wypełniony, taki szczęśliwy i usłyszałem słowa, że drugi raz taki szczęśliwy będziesz, kiedy będziesz przechodził z tego życia do drugiego. Dzisiaj jesteś szczęśliwym mężem, ojcem. Czy przeszłość w jakiś sposób rzutuje na to, co jest teraz? Myślę, że na pewno rzutuje. No nie da się wygumkować przeszłości. Moi kochani teściowie uważają, że za dużo przytulam dzieci swoje, że za dużo im czułości okazuję. Być może, że to jest jakieś takie moje, wiecie, oddawanie tego, czego ja nie miałem. Ale jestem przeszczęśliwy. Szczęście jest w rodzinie, szczęście jest w tym, co jest dobre. Myślę, że nie trzeba już nic dodawać. Bo już chciałem po prostu coś dodawać, ale nie ma co dodać. Nie ma co, musimy Ci podziękować po prostu za Twoje świadectwo i za to, że przez to, że o tym opowiadasz, udowadniasz, że mimo trudnej przeszłości możemy mieć, możemy budować lepszą przyszłość z Bogiem. Dzięki. Dziękuję bardzo.
Cześć Rabanowicze, dzisiaj zabrałam was do Łomży. A dlaczego? Bo spotykam się z dziewczyną, która na co dzień pije kawę w otoczeniu świętych i przyjaźni się z Maryją. O co chodzi z tym odnawianiem figur? Ja się zajmowałam wieloma rzeczami w życiu. Zajmowałam się fotografią, grafiką komputerową, informatyką, bo takie studia skończyłam. Ale brakowało mi sensu. No i tak na pewnych rekolekcjach rozeznałam, że nie mogę marnować swojego talentu. I tak mnie to pchnęło, że to jest jednak taka droga, którą też Pan Bóg by chciał, żebym robiła Maryja. I mam z tego dużą satysfakcję. Maryja jakby jest piękna, no i powinna jej wizerunek być piękny. Niektórzy mówią, że nie opłaca się starych figur. Czy stare figury są piękne takie, jakie są, zniszczone? No ale jak Maryja jest taka piękna, to jak można zostawić ją taką zniszczoną? To jak wygląda taki proces? Figury przychodzą do mnie z całej Polski. Przeważnie są przesyłane. Też bywały z zagranicy. Ludzie mnie znajdują na social mediach. I piszą do ciebie, Ania, piszą, mam figurę. Tak, Ania, mam figurę, nie wiem, co z nią zrobić. Pewnie najczęściej chcę ją wyrzucić, czy nie? Czy wyrzucić, albo zastanawiają się, się, nie bardzo wiedzą, co mają z nią zrobić. To mogę ci jakoś teraz pomóc? Może ja się czegoś nauczę. Jeżeli masz ochotę... Nie mam takich zdolności, jak ty, to od razu ci powiem. Nie mam takiej cierpliwości. Jeżeli chcesz, możesz tutaj wyszlifować świętego Józefa. Myślałam, że powiesz, że będzie... mam coś malować. Uf. Ja później odnawiam te figury i jakby rozsyłam je dalej, żeby szukają sobie po prostu domu. Ty się czymś sugerujesz, nie wiem, szukasz w internecie, jak wyglądała taka figura, jak mogła wyglądać i na podstawie jej odwzorowujesz to? Nie chciałabym odchodzić od takiej oryginalnego wykonania, z racji tego, że na przykład Matka Boża Niepokalana ma niebieską suknię i niebieski płaszcz i białą suknię i chciałabym się tego trzymać, żeby nie robić też takiej trochę profanacji. Więc mniej więcej oglądam, aczkolwiek później w czasie pracy też modlę się do Ducha Świętego zawsze i do Maryi, żeby mi powiedziała też, jak ta figura miałaby wyglądać. Zapraszamy za 3 lata, można zobaczyć efekty mojej pracy. No, 3,5. Warto poczekać czasami na dobre. 3 godziny później. My już kończymy, ale zanim się pożegnamy, to Paks, mam do ciebie pytanie, jakie jest twoje najlepsze albo najśmieszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? Dobra, zaskoczyła mnie, poczekaj, muszę pomyśleć, ale wiem. Jak byłem mały, to sobie wyobraźcie, zawsze kiedy rodzice szli na randkę, babcia zabierała mnie na balkon i wtedy mówiła mi, że możemy zjeść czekoladki. Jedliśmy takie małe buławeczki, patrząc na kwitnące, piękne drzewa w parku, który mieliśmy nieopodal domu. No to teraz wy dajcie nam się poznać bliżej i napiszcie wasze ulubione wspomnienie z dzieciństwa. Na Instagramie, na YouTubie albo na Facebooku, tam na was czekamy, tam jesteśmy, a tymczasem... Do zobaczenia! Do zobaczenia! Dzieciaki urwisy!